bardzo trudny temat. I nie dla wszystkich. Jak ktoś nie lubi trudnych tematów, to niech od razu wyłączy i przejdzie do następnego filmiku. Ten filmik będzie bardzo trudny. Ostrzegam. A więc mam wam do przekazania, tym, którzy zostali, mam do przy ekranach, mam do przekazania pewną tajemnicę, którą odkryłem w swoim życiu. Dawno temu ją odkryłem, ale niedawno dopiero zastosowałem. Jak byłem młodym młodzieńcem, tak się akurat zazwyczaj zdarza, że młodzieńcy bywają młodzi, mnie też tak się zdarzyło, że był taki okres w moim życiu. Wtedy, jak byłem młodym młodzieńcem, wpadła mi do ręki Desiderata. Taki tekst znaleziony w kościółku Baltimore, podobno, no oczywiście legenda. W każdym razie tam jest takie zdanie, że słuchaj uważnie tego, co śpiewają, nie śpiewają ptaszki, tylko tego, co mówią inni, nawet głupcy i ignoranci. I wtedy mnie to bardzo zbulwersowało, bo jak to słuchać głupców i ignorantów, skoro ja z góry wiem, że on mówi bzdury, to po cholerę mam go słuchać. I okazuje się, że jest w tym pewna mądrość, gdyż największe zmiany w moim życiu dokonały się pod wpływem głupców, ignorantów lub wariatów lub jakichś innych nietypowych ludzi. Ci, którzy byli standardami, przyznaję, że niewiele wnieśli w moje życie. Natomiast ci, którzy byli wyjątkowi, którzy byli inni, uważani przez plebs za wariatów lub za głupców, ci głosili zupełnie inne idee i te idee w większości, przyznaję, w większości były po prostu głupie. Natomiast niektóre z tych idei zmieniły moje życie i dlatego, jeżeli słucha mnie ktoś mądry, to proponuję mu, aby po wysłuchaniu czegoś zupełnie nietypowego od razu nie zaprzeczał, że to bzdura, tylko żeby wpierw sprawdził. To, co ogólnie jest przyjęte za bzdurę, może być krokiem milowym postępu nie tylko ludzkości, jak w przypadku tego o obrotach sfery niebieskich, czy tego chociażby, że E równa się MC kwadrat, co było ostatnią głupotą na początku, czy jakichś innych odkryć. Również wszystkie odkrycia inne powstały z głupoty lub z głupich bajek, ale również wszelka znajomość ludzka, chociażby znajomość kobiet, nie pochodzi z mądrych książek, kochani. Nawet znajomość kobiety, im dokładniejsza, tym pochodzi z większych bzdur. I dlatego, kochani, jak usłyszycie kiedyś jakąś bzdurę, to wpierw sprawdźcie, czy to na pewno jest bzdura. Bo jak się okaże, że to jest bzdura, to już zyskacie pewne ziarenko mądrości. Natomiast jeżeli się okaże, że to nie jest bzdura, a to jest prawda, to będziecie nie o kroki milowe, ale o lata świetlne z przodu przed tą całą resztą, która do tego jeszcze nie dotarła. Dobranoc, kochane panie.